przede wszystkim tym wysokim wyróżnieniem, bo tak to chyba jest jakaś nagroda za moją pracę taką dla Kościoła katolickiego, bo przez cały okres mojej działalności, którą rozpocząłem w roku 1939, w tym roku przypada 70. rocznica pracy artystycznej mojej i mojego chóru. Zaczęła się ona z początkiem okupacji hitlerowskiej, kiedy zamknięto Poznański Kościół Katedralny. Znakomity chór księdza doktora Wacława Gieborowskiego rozproszyli. Katedrę zamienili na składnicę broni i amunicji. Księdza Gieborowskiego gestapo aresztowało, a ja, mając 19 lat, skupiłem wokół siebie 24 śpiewaków tych niedobitków tego rozproszonego chóru. I od tego czasu pracujemy. Przetrwaliśmy hitlerowską okupację, stalinowską okupację. Nie miałem zwyczaju, żeby się po prostu kłaniać cudzym bożkom. A kiedy nastąpiła reforma w Kościele katolickim i wprowadzono język ojczysty, w tym wypadku polski, zabrakło repertuaru i zacząłem komponować. A chór, jakkolwiek jest od roku 1950 związany z Filharmonią Poznańską, śpiewał przez cały okres tych niewoli stalinowskiej podczas mszy świętej w Poznaniu. Jeśli byliśmy w domu, to zawsze były śpiewy podczas mszy świętej niedzielnej. Jak byliśmy gdzieś za granicą, to również podczas mszy gdzieś w danym mieście, w którym koncertowaliśmy. I nagromadziło się tego bardzo wiele, tych utworów. Jest ich ponad 700. I to nie są arcydzieła jakiejś muzyki, ale to są utwory zgodne z charakterem liturgii mszalnej. Nie wypatrywałem żadnych nagród, żadnych wynagrodzeń. No i potem zaczęło się to sypać. A to w związku z osobą sługi Bożego, Jana Pawła II, prawda? Który mnie otaczał taką ojcowską przyjaźnią. Cały nasz chór też. Najpierw był Krzyszko Mandorski, świętego Sylwestra, papieża. Potem był doktorat honoris causa Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej. I teraz tutaj też senat tej znakomitej uczelni katolickiej, noszącej imię naszego wielkiego rodaka, wielkiego papieża, Jana Pawła II, obdarza mnie tą wielką, zaszczyca mnie tą godnością. Widomy znak, że Duch Święty, subito, santo subito, prawda, jest w tym dniu pogodnym, a się ukazało słońce, jest przy mnie też. Dlatego też to jest dla mnie wyróżnienie wielkie, za które senatowi dziękuję, za które Panu Bogu dziękuję i wszystkim, którzy są dla mnie przyjaźni.